Teraz będzie czas na składanie świadectw. Ważny moment. To nie jest jakiś przerywnik tylko w spotkaniu, tylko to jest ważna część spotkania. To jest taka część modlitewna, duchowa. Składanie świadectw to przyznawanie się do Pana Boga, do tego, co uczynił, wychwalanie Go, dziękowanie, żeby inni też o tym się dowiedzieli, mogli się tym cieszyć, mogli też prosić w podobnych sytuacjach i być wysłuchanymi. Więc wiele osób jest powołanych do tego, żeby takie świadectwo złożyć, żeby nie milczeć. Więc tutaj będzie może nasza Ilonka, siostra ze wspólnoty, tutaj przyjmować jeszcze może przyjmujące, trochę może zróbcie troszkę, kochani, przejście takie tutaj, dobrze, trochę takie do tyłu, żeby osoby składające świadectwo mogły tutaj podejść i nasza siostra jeszcze będzie chwilę weryfikowała, sprawdzała dane świadectwo i właśnie oceniała, czy można je publicznie wypowiedzieć, także zachęcam, żeby podejść tutaj, nie wstydzić się. A na początku właśnie tutaj będzie świadectwo Darka i Jasi, na które czekam, ja osobiście czekałem 4 lata przynajmniej, ale w końcu właśnie to świadectwo dzisiaj będzie wypowiedziane wobec całego świata, cały świat się dowie, co oni doświadczyli, co przeżyli. Ja tam po części wiem, ale nie wiem jeszcze wszystkiego, dowiem się wszystkiego dzisiaj. Tak dopowiem tylko właśnie, Asia z Darkiem to duża rodzina, mają właśnie kilkoro dzieci. No i przyjechali z daleka do nas, ale jeszcze właśnie o tym sami powiedzą. Proszę, zróbcie to przejście, dobrze, żeby tutaj jeszcze przesunąć się, tak jeszcze dobrze. I słuchajmy, bo to jest ważny moment, także proszę teraz nie rozmawiać, można się napić, wiadomo, wody, ale proszę być, żebyśmy byli skupieni, wiadomo, też już się pojawia zmęczenie, które niezależne jest od nas, po prostu, czy właśnie też taka senność, żeby już może nawet się wyłączyć też z tego, co się teraz dzieje, ale starajmy się właśnie być skupionymi do końca, właśnie słuchać, bo Pan Jezus powiedział, że błogosławiony jest ten, kto słucha Jego słów i kto słucha tych, którzy są też przez Niego posłani, którzy mówią w Jego imię, a świadectwa to mówienie w imieniu Boga. Więc to jest ważne, takie przyznanie się do Pana Boga i mówienie w Jego imieniu, czyli bycie takim prorokiem też trochę przy okazji składania świadectw. Miłość, miłosierdzie. Mam na imię Darek, wraz z moją żoną Joanną. Będziemy chcieli złożyć świadectwo. To, co nam Pan Bóg uczynił, przepraszam, głos mi się łamie, będziemy chcieli to szybko powiedzieć, w miarę przyzwoicie. Dokładnie. Pochodzimy w ogóle z Mazur, z Olsztyna. Od 18 roku przyjeżdżamy tutaj, wtedy przyjeżdżaliśmy na arenę co miesiąc na spotkania. Tam Pan Bóg nas zmieniał, nasze serca. Przyszedł czas, około 4 lat, pragnienia zmiany naszego życia. Chcieliśmy się po prostu przeprowadzić, no ale tak na spokojnie z tym wszystkim. Przyszedł czas właśnie, ten trudny czas. Będziemy chcieli tutaj w tym świadectwie trochę się podzielić. To, co przeżyliśmy, doświadczyliśmy z wątpień. Upadku duchowego, ale nasz tata w niebie, który jest, nami się opiekuje, nie odrzucił nas. Ale tu do tego wszystko dojdziemy. Tak jak ojciec powiedział, czemu świadectwo się daje? Kiedyś właśnie na spotkaniu przyszło do mnie, że świadectwo to jest jak dla mnie jak spowiedź przed Panem Bogiem. Na tym świadectwie nic nie mogę dodać ani odjąć. Muszę powiedzieć tak, jak było. Bez koloryzowania, ze wszystkimi trudami. Moja żona teraz trochę rozpocznie. Będziemy się zmieniać, bo podzielimy się tym świadectwem trochę razem. Więc to świadectwo dotyczy takiego
etapu naszego życia, nowego etapu naszego życia, kiedy właśnie po raz pierwszy poczuliśmy takie przynaglenie, żeby z Mazur przeprowadzić się tutaj. Ale długo rozeznawaliśmy to, czy to jest wolą Bożą, czy to jest tylko takie nasze pragnienie, bo kochaliśmy to miejsce i Ojca, Pana Jezusa w Ojcu, który tak działał w naszym życiu. Ale Pan Jezus wieloma znakami potwierdzał to, że mamy tutaj być. I ojciec Daniel też miał właśnie takie poznanie, że Pan Jezus nas tutaj wzywa w to miejsce, ale też zapewniał nas, że nie będzie tak łatwo. No ja od razu myślałam, że no nie będzie łatwo, bo nic nie przychodzi łatwo i zawsze trzeba się natrudzić, żeby dojść do czegoś, ale nie spodziewałam się, że naprawdę dotkną nas takie przeciwności i to jeszcze w tym miejscu. Tyle zwątpienia, taka, przeżyliśmy taką próbę wiary, wielką próbę wiary, cała nasza rodzina, 7-osobowa już teraz. I właśnie, kiedyś, kiedy właśnie to się narodziło w moim sercu, mieszkaliśmy na wsi, mieliśmy duży dom, prowadziliśmy firmę, rehabilitację dzieci, mieliśmy dużo zwierząt, nasze dzieci miały własne podwórko, miały dużo przestrzeni, kolegów, w sumie miały takie, można powiedzieć, szczęśliwe dzieciństwo. My jako rodzice mieliśmy takie życie spokojne, które nie wymagało za dużo od nas, bo mieliśmy wszystko na miejscu. Nawet autobus szkolny nam przywoził i odwoził dzieci pod sam dom. Mieliśmy dużo czasu dla siebie i dla nich, ale właśnie w pewnym momencie, kiedy tak w południe parzyłam kawę dla męża i usłyszałam taki głos w głowie: najpierw sprzedacie wszystkie zwierzęta, a później sprzedacie dom. I ledwo tą kawę postawiłam na stole i mówię do męża: wiesz co, ja słyszałam, a zakupywaliśmy kolejnego konia do hipoterapii, że sprzedamy te wszystkie zwierzęta, a później sprzedamy dom. I nie minęło długo czasu, bo gdzieś koło z rok, półtora i naprawdę te wszystkie zwierzęta sprzedaliśmy. Tu chcemy się podzielić tym, że właśnie od początku tego pomysłu, żeby jak narodziło się to już w naszych sercach i rozeznaliśmy to także z ojcem, że czas na to, żebyśmy się tutaj przeprowadzili, daliśmy ogłoszenie o sprzedaży naszego domu, ale już od samego początku spotkały nas przeciwności i takie, można powiedzieć, nawet takie zwodzenie nas, bo telefony w sprawie naszego domu tylko dzwoniły, kiedy byliśmy tu na spotkaniu, albo kiedy jechaliśmy na te spotkanie, albo jak wracaliśmy na spotkanie, lub jak pakowaliśmy się w domu, gdzie? Na spotkanie. A jak siedzieliśmy w domu, nikt do nas nie dzwonił, więc to było w ogóle dla nas dziwne. Nawet nasz taki pośrednik, który zajął się sprzedażą tego domu, był w ogóle zdziwiony, bo było dużo chętnych osób, dużo takich zdecydowanych, a nikt nawet nie porozmawiał o tym, że bardziej jest zainteresowany, czy jakąś tam cenę swoją tam zaproponował. Po prostu wszyscy byli zdziwieni, że ten dom się nie sprzeda, a my cały czas żyliśmy tą nadzieją, że może w końcu, może któraś osoba za każdym telefonem, za każdym mailem mieliśmy tą nadzieję, że może już to ta jest osoba. I raz też ojciec powiedział, że Darku, Asiu, wy jesteście jak Noe. Z Noego też się śmieli, jak arkę budował, a wiadomo jak to się skończyło później. Więc no tak też nas ojciec pocieszał. Ja to tak w sercu go nazwałam ojciec pocieszycie, bo on w takich najgorszych i najtrudniejszych naszych sytuacjach, które przechodziliśmy, zawsze takie wyciągał z tego dobro, szukał tego dobra i też wspierał nas wiele i dalej wspiera modlitwą, za co mu z całego serca dziękujemy. I mijały miesiące właśnie, dom się nie sprzedawał, zaczęliśmy już tak załamywać ręce, nie wiedzieliśmy co dalej robić, może to właśnie był tylko nasz pomysł, może nie była taka wola Boża. Aż w końcu dostaliśmy takie nowe znaki od Pana Jezusa, taki no troszeczkę nam Pan Jezus zaczął już zmieniać sam tor i przebieg sytuacji w naszym życiu. I tu mąż mój trochę opowie. Był wyjazd do Sokółki. Tam zostaliśmy właśnie na takie nasze wspólne medytacji. I Pan Jezus do mojego serca wylał słowa: teraz będę czynił konkretne znaki w Twoim życiu. Pomimo, że jestem medykiem, lubię konkretne znaki. Wracając z Sokółki, to był już chyba niedziela, dojechaliśmy we wtorek do naszego domu, dostajemy właśnie telefon, że z nami umowę rozwiązują na rehabilitację dzieci, tak?
gdzie ta umowa była już długoletnia, więc dla mnie to abstrakcja totalna. Z końcem czerwca umowa się nam po prostu zamknęła. To chyba był taki znak od Pana Jezusa, że by się zwijać stąd. W tym czasie też mieliśmy taki zaplanowany wyjazd do Medjugorje. No i nie wiedzieliśmy, czy mamy jechać, spakować się, co robić. Ale przed wyjazdem do Medjugorje samochód nam się psuł co trzeci dzień i potężne pieniądze ten samochód zaczęliśmy naprawiać. Ja tak się patrzę na żonę, nie wiem, jak my do piątku dotrwamy, taki gdzieś tam trzy tygodnie szybciej. Jak my co chwilę wydajemy te pieniądze na ten samochód i tym samochodem mamy jeszcze dojechać te 4000 km zrobić. Ja mówię, ja nie wierzę w to, że przyjdzie piątek, to będzie dzień pakowania się, na spotkanie ogólne mieliśmy przyjechać z rana i później w poniedziałek ruszyć dalej. I dotarliśmy do tego dnia, naprawdę samochód przechodził wszelakie już remonty, koty wchodziły wszędzie, różne paski nam się zerwały. Jak przyszedł piątek, my po prostu się cieszyliśmy tak w sercu i na zewnątrz, bo się pakowaliśmy po prostu. Była godzina 20, bok zapinaliśmy na dach, pakowaliśmy dzieci pomału, wszystko upychaliśmy. Ja już tak wyjeżdżając do Medjugorje, w ogóle to na spotkanie, to ja już miałem w sercu tak, że do Polski ja już nie wrócę. W Medjugorje w ogóle, jak to powiedzieć, sami może takich znaków nie dostaliśmy od Matki Bożej, ale byliśmy świadkami znaków u naszych znajomych z rodziny w ogóle z Niemiec, gdzie tam w ogóle wiary nie ma. Przyjechaliśmy właśnie do Chorwacji, mój kuzyn z żoną przyjechał i właśnie mówimy, że może byście nas odwiedzili w Medjugorje, mówię, godzina od Chorwacji. No i była właśnie, przyjechali, my już wiedzieliśmy, żeby Asia zabrała Magdę do Matki Bożej, tam na górę, pod tymi niebieskimi krzyżami na dole. Maryja właśnie przyszyła serce Magdy i po prostu wlała jej słowa do serca swojego, że Maryja powiedziała, dziękuję ci, że tutaj jesteś. Maryja podziękowała Magdzie, że tutaj przyjechała. Po prostu dla Magdy to było w ogóle totalna abstrakcja. Ona w ogóle na górę po tych kamieniach tam momentalnie weszła z Asią i na górze właśnie Asi opowiedziała. Później w ogóle taksówka była na dole. Przyjechały pod kościół w Medjugorje. No i Magda złapała Aśkę za ramię i mówi, Aśka, ja muszę się wyspowiadać. No to było festiwal młodych. Kapłanów w ogóle brak, w cudzysłowie wszystko, kolejki zajęte. Asia się odwraca, patrzy prosto. Jest kapłan z etykietą Pol, czyli polski kapłan. Pomimo, że on w Niemczech mieszkają, ale Polski bardzo dobrze znają. Więc Magda się od razu wyspowiadała, przyjęła Eucharystię. Jak się mówi, najkrótsza droga to jest od Matki Bożej do serca Pana Jezusa. Byliśmy właśnie tymi świadkami byliśmy. Byliśmy w ogóle w Medjugorje 16 dni, gdzie w 15 dniu już mieliśmy w sumie wyjeżdżać, ale bo już nie było noclegów, w ogóle nie mieliśmy pieniędzy. Ja w ogóle te same wszystkie naprawy nas trochę finansowo, nas po prostu spłukaliśmy się. Ja mówię, za co mamy jechać, za 6 osób zapłacić jeszcze w euro w ogóle. Okazało się, że noce w ogóle zaliśmy w ciągu 5 minut, za 20 euro, za 6 osób. Wszyscy się śmieli, że może w jakichś slumsach. Ja mówię, że nie, bo wszystko jest, jest klimatyzacja, jest łazienka, no to co jest, oczywiście bez jedzenia. Ale dla nas chodziło o cenę, dlatego mogliśmy zostać tak długo. I taki dostaliśmy w sumie na koniec prezent. Bo jakbyśmy w 15 dniu wyjechali z Medjugorje, to byśmy byli rozdarci między Medjugorją a Polską. Ale Maryja właśnie tak zadziałała. Ta kobieta nam powiedziała z hotelu, no, że już Asia, Darek, musicie się pakować, bo jutro musi być pokój z rana wolny. Może okej. Okay. A później przybiega przed 22 i mówi, że możecie zostać, bo oni jednak przyjadą dzień później. I to był taki prezent, gdzie poszliśmy sobie do spowiedzi, zostaliśmy właśnie na takiej modlitwie w tym miejscu. I wyjeżdżając z Medjugorje, to właśnie mieliśmy taki pokój serca. Widzieliśmy, że etap został zakończony, mamy wracać. Pomimo, że ja myślałem, że tam zostanę, że może gdzieś do Włoch się udam, aby nie do Polski. Ale wróciliśmy i tutaj się zaczęły w ogóle całkiem inne jeszcze rzeczy. Tutaj moja żona dalej przekaże. Więc mój mąż często chciał uciekać z tego miejsca.
Dlatego się tak śmieję, ale tak, Matka Boża po powrocie z Medjugorji może właśnie tam nie dała, chociaż liczyliśmy na takie znaki, Matko Boża, pokaż nam, co mamy dalej czynić, ale widzieliśmy cuda w innych właśnie osobach i byliśmy tam dla nich. Ale jak wróciliśmy tutaj, to Matka Boża w swoje dwa święta, właśnie w święto Wniebowstąpienia, zatrzymała nas tutaj. Mieliśmy już wracać, byliśmy na spotkaniu wcześniej. Mieliśmy wracać do domu, bo deszcz padał, byliśmy tutaj pod namiotem, namiot nam pocieli, ktoś może przypadkowo, no nie wiadomo, i już wszystko spakowaliśmy, mieliśmy wracać, chociaż mieliśmy jeden dzień zostać właśnie na to święto. Ale wsiedliśmy do samochodu, tu jeszcze rozmawialiśmy z naszą taką siostrą ze wspólnoty, która chciała, żebyśmy zobaczyli jej nowy dom. Podjechaliśmy pod ten nowy dom i już spod tego domu nie wyjechaliśmy, bo samochód odmówił posłuszeństwa. Matka Boża nas zatrzymała i byliśmy w tym święcie, świętowaliśmy tutaj. I tu właśnie w tym momencie, to był moment taki przełomowy dla nas, że mieliśmy już takie jakby przeświadczenie w sercach, że mamy tutaj zostać, że mamy już się do tego szykować. Kolejne wspomnienie to było Matki Bożej, Królowej Nieba i Ziemi. Modliłam się tutaj rano na adoracji Najświętszego Sakramentu i bardzo prosiłam Maryję przed wyjazdem, żeby pokazała mi, co jest pragnieniem jej serca. Czy mamy tutaj naprawdę zostać, czy mamy zostać tam, skąd pochodzimy, w Mazurach, tam być w tym naszym starym domu, czy tam mamy być, bo się to w ogóle nie sprzedaje. I tak wychodziłam już z kościoła, zostawiłam tą prośbę w sercu i ty w tym miejscu, Matce Boże, żeby ona to pokazała, i już praktycznie pakowałam się do wyjazdu i wtedy właśnie jedna siostra wybiegła z kościoła, chociaż ja nie wiedziałam, kto z tyłu. Słyszę tylko głos: Asia, czekaj. I to w sumie dwa razy krzyczała wręcz do mnie ta nasza siostrzyczka, żebym zaczekała, bo wcześniej rozmawiała z moim mężem, żeby tutaj pomógł jej w remoncie domu, w którym miała przebywać. Ale Darek jej odmówił, bo wracaliśmy do domu. A teraz właśnie dostała takie słowa od Pana Jezusa Poznania i słowa przez Pisma Święte, że to Darek ma się tym remontem zająć. I ja bardzo się tym zdziwiłam, no ale Maryja pokazała, że już od razu praktycznie czułam się, że wysłuchała mnie i że dała ten taki znak, że mamy tutaj zostać. I od tego momentu, dzięki też naszemu zaprzyjaźnionemu małżeństwu z naszej wspólnoty, które udzieliło nam właśnie noclegu w swoim domku, który właśnie wtedy remontowali i którym Darek pomagał właśnie w remoncie, mogliśmy właśnie zacząć mieszkać i szukać dla siebie miejsca, szukać dla siebie pracy, bo tak naprawdę to był taki nowy etap w naszym życiu, bo musieliśmy zostawić wszystko. Zostawiliśmy nasz dom, zamknęliśmy firmę w niedługim czasie, zostawiliśmy dom, dzieci zostawiły takie gniazdko swoje, które żeśmy razem z mężem przygotowywali, tak żeby nam się tam dobrze żyło. Wszystkie te nasze plany związane z rehabilitacją, z firmą, z naszym utrzymaniem, wszystko po prostu, wszystkie te nasze pomysły musieliśmy po prostu zostawić. Wszystko to nasze gniazdko, to piękne miejsce, w którym mieszkaliśmy, wszystko to zostawiliśmy i teraz musieliśmy na nowo wszystkiego szukać miejsca, szukać pracy. Nie wiedzieliśmy, gdzie ją znajdziemy, gdzie znajdzie się miejsce dla nas. Myśleliśmy, że w tym miejscu, jak już Matka Boża nam pokazała, że tu mamy zostać, to że będzie się to wszystko jakoś układało. Ale od samego początku natrafiliśmy na mnóstwo przeciwności, które z czasem mnożyły się jeszcze więcej. I w sumie wszystko jakby sprzeciwiało się temu, żebyśmy tutaj byli. Na początku szukaliśmy stacji, miejsca, do którego by nas ktokolwiek przyjął. Wszyscy nas odrzucali. Nie było miejsca dla naszej rodziny. Chodziliśmy z domu do domu na różne castingi, które organizowali właściciele mieszkań, bo było kilka rodzin na jedno mieszkanie.
My oczywiście byliśmy od razu, że tak powiem, skreśleni z listy, bo jesteśmy dużą rodziną. Było wtedy 4 dzieci i plus my to 6. I nawet nas zapewniali, że dla was nigdzie się nie znajdzie miejsce, że szybciej wynajmą studentom mieszkania niż takiej rodzinie jak wy. No i byliśmy, tak szczerze mówiąc, załamani tym wszystkim, że w sumie nie możemy znaleźć tutaj nic, a nie chcieliśmy też nadwyrężać gościnności naszych przyjaciół. Czas mijał, robiło się coraz chłodniej dla nas już w domku letniskowym, więc postanowiliśmy, że zostaniemy maksymalnie do końca października, a jeśli się nic nie uda, to po prostu wrócimy do domu. Widocznie może to było tylko nasze jakieś takie parcie i nasze pragnienie, a nie pragnienie Matki Bożej. No i tak dalej poszukiwaliśmy tej pracy. Ja byłam też zwodzona wiele razy, bo czasami nawet 400 km jechałam w jedną stronę, żeby jakiś świstek przywieźć, bo już ktoś chciał mnie wziąć do pracy. Praktycznie brali mnie do pracy chyba z 2 czy 3 firmy od razu, po czym raptownie rozmywały się te propozycje, albo w ogóle nie odbierali telefonów. Czyli tak naprawdę zwodzeni byliśmy też i w tej sprawie naszej pracy. Ciągle coś się nie układało, ciągle mieliśmy jakieś przeszkody. Czas gnał, dzieci zapisaliśmy dopiero od października do szkoły, bo takie mieliśmy komplikacje, że nawet w szkołach były problemy z zapisaniem naszych dzieci. No i w końcu dotarliśmy do momentu właśnie, aha, jeszcze miałam tutaj powiedzieć, bo mieliśmy dużo właśnie takich komplikacji, ale tutaj był taki też, oprócz tych takich trudów związanych ze znalezieniem miejsca i pracy, doświadczyliśmy też takiego wielkiego cierpienia, jeśli chodzi o zdrowie naszych dzieci, a zwłaszcza o zdrowie naszego najstarszego syna. Bo tuż po podjęciu decyzji, jeszcze nawet tutaj nie zostaliśmy, po podjęciu decyzji, że tutaj będziemy, że tutaj będziemy jakby przygotowywali się do życia w tym miejscu, nasz syn zaczął raz w miesiącu dostawać silne ataki padaczki z zanikiem świadomości. Nasz widok jego tarzającego się we własnej krwi dla nas, gdzie nie mogliśmy nic dla niego zrobić, byliśmy bezradni, był dla nas tak przeszywający, taki ból w naszych sercach. Nie mogliśmy spać po nocach, bo ciągle czuwaliśmy, czy nasze dziecko nie będzie znowu miało takiego ataku. I tak ojciec bardzo modlił się o naszego Mateusza, jego błogosławił. My tutaj też się za niego modliliśmy i wiele innych osób z naszej wspólnoty. I po 4 miesiącach te ataki odeszły, ale przez 4 miesiące nie byliśmy w stanie w ogóle spokojnie spać. Jeszcze mąż tutaj. Właśnie nawiązuję do Mateusza. Miał taki bardzo silny atak właśnie na Mazurach, gdzie o 5 rano go z ziemi podnosimy, zalanego we krwi, jak odwraca. Cały we krwi w ogóle, tutaj łuk brwiowy rozcięty. Po prostu nam ręce opadły. Ja się po prostu pytam, gdzie tu Bóg jest? Czemu za każdym razem przegrywamy walkę? W ten dzień wyjeżdżaliśmy również do Gierszfałdu, żeby tam jedną rzecz załatwić. No i wyjeżdżaliśmy w ogóle w tak rozdarci byliśmy w ogóle i fizycznie, i psychicznie tą całą sytuacją z naszym Mateuszem. No i właśnie niespodziewanie koleżanka taka nasza, z którą nie mieliśmy kontaktu 20 lat. 20 lat nie mamy kontaktu z koleżanką. Ona do nas wysyła w ten dzień o godzinie 8 rano SMS-a, jakbyśmy się w drodze do Gierszfałdu. Tak pokrótce, że ona nas podziwia, nam dziękuje, że się nie wstydzimy Pana Jezusa. To było takie dla mnie jako ojca bardzo mocne, bo wtedy czułem, pomimo cierpienia syna, że Pan Jezus jest koło nas. On nasze serca jakby ulecza właśnie poprzez tego SMS-a, tak? Nawiązując również jeszcze do tej przeprowadzki jako głowa rodziny, patrząc przez 2 lata, gdzie ten dom pada w ruinę. Tutaj byłem na adoracji właśnie w pustelni, tak się patrzę w Pana Jezusa i właśnie pytam się, czemu ja za każdą walkę przegrywam? Wszystko przegrywaliśmy, na każdym etapie po prostu wszystko leżało.
W ogóle był taki cyrk u nas w domu, że wyjechaliśmy się do Częstochowy, jeden syn został w domu. Nie wiem, co się stało. 17 godzina, on wsiadł, my o 17 wjeżdżaliśmy, on po 17 wyjechał, wyszedł z domu. Po prostu się przestraszył, że został sam w domu. Pojechał na rowerze do komisariatu w Myszkowie. I to w ogóle był totalny dla nas odjazd. Zaczął mu się głos łamać, zaczął tam się denerwować. Lekarze, policja go zaobserwowała, patrzy się, w ogóle nie, on był jak w amoku. Podejrzewali, że się nałykał leku, przywieźli go furgonetką do nas do domu w Myszkowie. Do nas dzwoni komenda wojewódzka policji z Myszkowa, my byśmy w Żarkach. Żona mówi, żona odrzuciła połączenie. Ja mówię, czemu odrzucasz połączenie? Mówię, kto dzwonił? Mówi, policja. Mówię, jak policja dzwoni, no widocznie jest jakiś powód. No i właśnie przez telefon usłyszeliśmy, że jest u nas w domu dwóch funkcjonariuszy policji z Myszkowa. Dla nas to był w ogóle jakiś szok. No i zaczęło się. Zostaliśmy wciągnięci na jakąś taką listę takich pod obserwacją, byliśmy jako rodzina. Każdy nas zapewniał, że wszystko jest dobrze, wszystko jest normalnie, jesteśmy trzeźwi za każdym razem, za każdym nalotem policji, tajniaków, od młodzieży. I w ogóle to się ciągnęło prawie pół roku. Zostaliśmy obtarci jako rodzina zgodności. Czuliśmy się bardzo źle. Ciężko było patrzeć sąsiadom w oczy, co ruszył nas policja w domu. Tak samo zostaliśmy obtarci zgodności jak kapłan z swoich szat. Wielki trud cały czas, ale wiemy, że to nie niesiemy tego trudu jakby za nas, ale Pan Bóg oczekuje ofiary. Po tej sprawie w sądzie ja zawsze wszystkim mówiłem, że idę jako niewinny, bo sobie nic nie mogę zarzucić. Mieliśmy też prawnika. Wyglądało wszystko bardzo dobrze. Po trzech sekundach w sądzie w ogóle siedliśmy razem z żoną i z prawnikiem. Ta sędzia w ogóle zaczęła nas uciszać. W ogóle nic nie rozmawialiśmy. Prawnika, w ogóle jakiś obłęd był. No ale zapoznała się z aktami. Powiedziała, że wszystko jest dobrze. Była taka sytuacja gdzieś w Częstochowie, że się znęcali nad dzieckiem. Więc teraz te przepisy są bardzo, bardzo, bardzo mocno zaostrzone. Przeszliśmy to. Później przyszedł czas upadku duchowego mojego, gdzie miałem dosyć wszystkiego już. Wspólnoty, pustelni, Boga, Kościół, Eucharystię. Wszystko podważałem. W tym roku w poście przyszło takie do mnie doświadczenie bardzo żywe, jak na jawie. Byłem ciałem, duszą w ciemnych chmurach i patrzę właśnie na te chmury, że takie ciemno, tak jak moje życie wyglądało w tamtym czasie. I z dołu się właśnie wyłaniał krzyż z Panem Jezusem. Te światło, rozbłyski przepychały te czarne chmury. Pan Jezus powiedział do mojego serca, abym przygnął do Jego serca. Trzy razy to powtórzył. I pokazał krzyż, który często właśnie możemy spotkać tutaj w pustelni, gdzie krzyż leży z Panem Jezusem na czterech stołkach. To był ten krzyż z pustelni. Czyli to jest też dla mnie potwierdzenie, że walka się toczy. Pan Jezus jest, bo gdzieś tutaj nawet mi pokazuje. Po tym doświadczeniu nie przygnąłem do Pana Jezusa, do Jego serca. Dalej dziś się tam w sobie walczyłem z tym wszystkim. Ale jaki by był Ojciec w niebie, który by nas nie podciągnął właśnie w tym momencie. Tata właśnie niebieski podciągnął mnie w tym momencie. Wróciłem na tory. Wszystko nabierało sensu. Przyszedł kwiecień. Żona była na spotkaniu na młodych. I tu właśnie wróciła ze spotkania z młodych, jeszcze dzieci się położyły spać, rozmawialiśmy jeszcze. Ja już mówiłem żonie, że chcę po prostu wracać już do domu.
A, to już żona chce powiedzieć właśnie. Właśnie odnośnie, muszę upomnieć męża, bo mi nie dał mikrofonu. Chciałam powiedzieć, że właśnie te wszystkie, już tak zamykając te wszystkie przeciwności, które przechodziliśmy, zdrowotne, finansowe, no nie mogliśmy znaleźć miejsca, byliśmy zwodzeni na wszystkie sposoby, jakie mogą być. Tak jakby wszystko nam pokazywało, że my źle, że tu jesteśmy. Wszyscy się dziwili, że z Mazur, jak to z Mazur na Śląsk się przeprowadziliśmy, że wy jesteście nienormalni. I generalnie wszyscy podważali to, że my tu jesteśmy, a wszystkie te problemy jakby jeszcze w nas zrazały to takie myślenie, że może faktycznie złą decyzję podjęliśmy, że nie słuchaliśmy się Boga, że tylko może sami za sobą szliśmy. Wiele mieliśmy problemów właśnie takich duchowych, taka walka duchowa się toczyła o nas i każdy z nas osobno przechodziło swój kryzys. Ja z kolei, tak jak widziałam w kryzysie swojego męża, to był chyba największy taki ból mojego serca, że on już traci taką swoją wiarę, nie chce już tu przyjeżdżać, ma ogromny ból i żal do Boga. Ja nie wiedziałam, co mogę zrobić w tym momencie, modliłam się tylko. I gdyby nie codzienna Eucharystia, częsta spowiedź u Ojca, to Pan Jezus chyba by nie dał mi takich sił, bo dawał mi właśnie przez te sakramenty i przez te modlitwy tutaj siły, żeby jak tylko mogłam wspierać tego mojego męża i no nie zwariować w tych trudnych wypadkach, które tak naprawdę siedziały na naszych oczach. To były niezrozumiałe rzeczy, takie przeciwności, których nawet ojciec, jak kiedyś mu powiedzieliśmy, to załamał ręce i się sama zdziwiłam. Ale to naprawdę wiele nas kosztowało. Ale też, tak jak mój mąż powiedział, że Pan Jezus przy nas był w tym miejscu, pocieszał nas i w końcu doszło do tego momentu, kiedy właśnie byłam tutaj na spotkaniu o którym mój mąż powiedział przed chwilą i ojciec miał takie słowa poznania, że Pan Jezus będzie działał teraz cuda w waszym życiu. Ja wyszłam po jakimś czasie, wyszłam z zakrystii, wzięłam swój telefon do ręki i patrzę kilka takich połączeń z jakiegoś nieznanego numeru i postanowiłam, że no odbiorę i sprawdzę, kto to dzwonił. Okazało się, że to była kobieta, która już wcześniej była zainteresowana naszym domem, ale teraz już była tak zdecydowana, że powiedziała do mnie, że teraz ona chce, żebym już notariusza umawiała, bo ona już ten dom kupuje. No ja bardzo się ucieszyłam, bo wielka radość, ale miałam też takie w sobie wątpliwości, bo już byliśmy tak zwodzeni, że wiele osób już chciało, kupywało już wręcz od nas dom, a raptownie się rozpływali nie wiadomo gdzie. Więc wróciłam do domu i postanowiłam właśnie, że z mężem się podzielę tą radosną wieścią, że w końcu ktoś jest tak naprawdę zdecydowany. I tak żeśmy rozmawiali w nocy o tym wszystkim. No mąż mój powiedział, że no jest zadowolony, bo do niego też ta kobieta dzwoniła i mówiła, że chce ten dom kupić i w ogóle. Ale wiesz, mówi, ostatni dom, na który nas było stać, właśnie się sprzedał i nie mamy co kupić teraz. Nie będziemy mieli co kupić, nie będziemy mieli gdzie mieszkać, nawet jak sprzedamy ten dom. Bo tak już zeszliśmy maksymalnie z ceny, nawet już na cenę nie patrzyliśmy. Chcieliśmy po prostu go sprzedać i cokolwiek kupić tutaj. Już nie patrzyliśmy, co zostawiamy tam, ale po prostu chcieliśmy cokolwiek kupić tu, żeby tu mieszkać. I tak zaczęłam jakoś odruchowo, no nie wiem, aż tak czułam, że jakbym to nie ja była i tak pocieszam tego mojego męża i mówię, słuchaj, mówię, na pewno Pan Jezus nam pobłogosławi. Na pewno nam da taki super dom, że będziemy wszyscy z niego zadowoleni i może jeszcze będziemy mieli ziemię. No na pewno będzie z tego zadowolony. Nie wiem, skąd to wszystko we mnie się wzięło, ale tak było naprawdę. I w pewnym momencie to już mój mąż powie, bo ja nawet tego nie pamiętam już teraz, co się ze mną działo, ale... Właśnie żona przyjechała ze spotkania, 23 godzina była, już widzieliśmy, że sprzedaliśmy dom i żona tak w sumie też trochę podłamała się, bo tych domów ofert nie było żadnych w sumie. No i krzyknęła do Boga, Panie Boże, daj nam w końcu jakiś dom. I tak odruchowo wzięła telefon swój i... Było ogłoszenie, jeszcze patrzyliśmy, czy nie jest archiwalne. Ten dom kupiliśmy, jesteśmy już właścicielami tego domu. Sprzedaliśmy 5 sierpnia na Mazurach, 12 sierpnia kupiliśmy, więc świeżo. I właśnie tutaj jeszcze żonka coś chce powiedzieć. Chciałam tylko powiedzieć, że ten dom, który kupiliśmy 2 lata temu, właśnie kiedy tak już tutaj poszukiwaliśmy miejsca, przyjąłam Komunię Świętą, i poszłam do parku, bo było bardzo gorąco, klęknęłam i słyszę w głowie przewodziszowice. I
usłyszałam to parę razy i tak bardzo silnie poczułam, jakbyśmy mieli tam mieszkać. No ale to była piękna miejscowość, zawsze nam się podobała z mężem, ale była to bardzo mała miejscowość i tak naprawdę nigdy nie widzieliśmy tam ani żadnego ogłoszenia o domu, ani który się by sprzedawał, czy nawet był na wynajem. I było to dla nas no, takie niemożliwe. I dopiero po 2 latach właśnie, kiedy ja w nocy, właśnie w tym momencie, kiedy to się zadziało, po 2 latach od tamtego momentu, otworzyłam właśnie telefon i tam było to ogłoszenie o tym domu, to był właśnie dom w Przewodziszowicach. I tak mąż mój martwił się, że będziemy mieli małe podwórko, że tutaj są, no inaczej te domy są usytuowane, a tam mieliśmy tyle ziemi. I się okazało, że mamy tyle ziemi, ile tam mieliśmy, ponad hektar i dzieci mają dalej dużo przestrzeni. Mieszkamy tutaj w sumie za lasem, więc mamy blisko do tego miejsca. Pan Jezus nam bardzo pobłogosławił właśnie, błogosławił nam przez też posługę właśnie przede wszystkim ojca Daniela, który bardzo modlił się za nas w tych naszych trudach i przeciwnościach, że mogliśmy właśnie w jego urodziny dokonał się zakup tego naszego nowego domu, a tydzień szybciej właśnie sprzedaliśmy ten stary dom i właśnie zanim do tego doszło, to mój mąż jeszcze chciał się przeprowadzać do... Gdzie ty chciałeś się przeprowadzać? Do tych się chciał przeprowadzać, bo już mam tak dosyć tego Myszkowa i smogu i ciasnej stacji, gdzie w 2 pokojach w 7 osób mieszkaliśmy z psem. Miał już tego dosyć i mówi, że przeprowadzimy się do tych tam, chociaż jest zielone miasto i nie będzie musiał wdychać tego smogu. Ale ja już tak miałam tego dosyć i mówię, Panie Boże, no ja już nie mam na niego siły, proszę Cię, mówię, weź Ty przemów do niego. I tak odruchowo otworzyłam Pismo Święte, a tam był taki fragment z Listu do Galatów. Dziwię się Wam, że tak szybko odchodzicie od Ewangelii, którą Wam głosiłem do nowej. Więc ja to mężowi przeczytałam, ten fragment. I on tak poczuł w sercu, zaczął płakać, że faktycznie no, to nie jest miejsce żadne tychy, tylko że ma tutaj być właśnie. To jest to miejsce, to jest ten czas. To było wiele, masę trudu, żebyśmy tutaj byli. Taka próba naszej wiary, wytrwałości też, żeby w to wierzyć, że Pan Jezus w końcu w życiu zadziała. Dziękujemy Panu Jezusowi cały czas bezustannie za ojca Daniela, że postawił go na naszej drodze życia, że pozwolił nam właśnie przez niego, pokazał nam przez niego, jak bardzo nas kocha. Działał cuda najróżniejsze w naszym życiu, między innymi cud życia naszego 5. dziecka. Tu już mówiłam wcześniej świadectwo, więc teraz o tym mówić nie będę, ale właśnie to się, kiedy zaszłam w 5. ciążę, ona była zagrożona i w sumie to już wszystko, spodziewaliśmy się, że będzie poronienie, bo to były już wszystkie tego objawy. Ale ojciec Daniel właśnie miał tutaj takie poznanie na modlitwie, na spotkaniu młodych, że jest tutaj taka rodzina z 4 dzieci. Której Pan Jezus chce dać 5. dziecko, to nie żart. No i faktycznie po 2, może 3 dniach ustąpiły krwawienia, zaczęłam się dobrze czuć. W końcu lekarze ujrzeli na USG, że bije serce dziecka, bo wcześniej wszystko podważali, że może w ogóle ta ciąża się nie rozwija. Więc dużo takich cudów Pan Jezus działał poprzez posługę ojca Daniela w naszym życiu. Tu chcieliśmy się właśnie podzielić tym chociaż skrawkiem naszego życia kawałkiem. I jeszcze chciałem powiedzieć, że właśnie w maju na modlitwie swojej Pan Jezus poprosił w sumie mnie, że cały ten trud, te 2 lata cierpień, nieporozumień w naszym życiu kazał ofiarować się za kapłana ojca Daniela, za wspólnotę i za miejsce. Nie za nasze chore dzieci, tylko za to miejsce. Chwała Panu. To było takie dłuższe świadectwo. Też pozwoliłem na to właśnie Asi i Darkowi, żeby mogli tak swobodnie wypowiedzieć o wszystkim, bo uważam, że może też komuś to świadectwo pomoże właśnie w przeżywaniu
przeżywaniu właśnie takich decyzji trudnych w wierze, kiedy Pan Bóg wzywa do właśnie do tego, żeby opuścić to, co stare, a wejść w to, co nowe. Chociaż ten okres przejściowy może być bardzo trudny, ale widać tutaj, że też to prowadzenie Pana Jezusa było. Ja jestem świadkiem też tego, dlatego też się cieszę, że udało im się właśnie tutaj już zamieszkać. Będziemy ich odwiedzać, bo tam przechodzić będziemy w ramach pielgrzymki różańcowej, więc też tam będziemy przy okazji zatrzymywać się na różaniec, na modlitwę, na odpoczynek. A teraz jeszcze może kolejne osoby. Tak proszę, żeby też może te świadectwa były takie już krótsze, bo wiadomo, że będzie jeszcze bardzo ważna modlitwa charyzmatyczna. Miłość i miłosierdzie. Jestem Ania i jestem z parafii Matki Bożej Fatimskiej ze Słupna pod Warszawą. I kolejny raz chcę mówić o tych procesjach fatimskich, które tu się odbywają i są takie piękne i bardzo cenne. I dzisiaj ojciec rano powiedział na samym początku, że Maryja naprawdę jest pośród nas i jest obecna w tych procesjach, że rzeczywiście ona idzie z Ojcem. I ja mogę to potwierdzić, bo za każdym razem, kiedy są te procesje, to ona mocno pokazuje, że fizycznie jest obecna tutaj pośród nas. I w czerwcu, jak była ta procesja, to ojciec wrócił z Matką Bożą. Ja siedziałam dokładnie tam na rogu ołtarza i przyniósł tę Maryję, postawił ją na ołtarz i w tym momencie ona po prostu stanęła obok ołtarza. Ja ją fizycznie, jej zarysy widziałam i chcę wam powiedzieć, no ja dostałam wtedy spoczynek, bo ona jest pełna łaski. Ona jest matką najczulszej miłości. Jak ona przychodzi, to zmienia się rzeczywistość. Jest matką bardzo piękną i łaskawą dla nas. I ta miłość, ta czułość, którą ona tutaj tą swoją obecnością objawia, jest piękna i to wszystko jest dla nas. I chcę wam powiedzieć też taką rzecz, żebyśmy prawdziwie wierzyli w tę jej obecność, bo gdybyśmy wierzyli, że to ona, to przynajmniej byśmy się do niej uśmiechnęli. Rozumiecie, ona teraz ma ciężkie chwile na całym świecie. Mamy to, co ona ma w sercu, te rany, leczyć naszą miłością. Chwała Panu. Miłość i miłosierdzie Jezusa. Dzisiaj nie przygotowywałam się na to świadectwo, chociaż koleżanka mi uświadomiła, że muszę je powiedzieć. Otóż jest dzisiaj mija dokładnie w punkt dzisiaj moja 6. rocznica, kiedy 6 lat temu przyjechałam tutaj pierwszy raz, totalnie nie wiedząc, gdzie jadę, po co. Nie czułam się wręcz pewnie, ponieważ nigdy nie byłam blisko z Panem Bogiem. W mojej rodzinie nie znałam modlitw, nie umiałam się modlić, nie znałam różańca. Nie chodziłam nigdy na mszę świętą. I przyjechałam właśnie, to odbywało się spotkanie na hali, gdzie było 8-9 tysięcy ludzi. Nie mogę powiedzieć, że czułam się tam swobodnie, wręcz przeciwnie. Wręcz się wstydziłam, że tam jestem. Dosłownie jak stałam, to tak kartką się zasłaniałam, żeby mnie, nie daj Boże, nikt mnie nie widział. I słuchałam całego tego nabożeństwa i w momencie, kiedy przyszły świadectwa, usłyszałam takie trzy wstrząsające dla mnie, poruszające moje serce świadectwa takiego chłopczyka z domu dziecka, takiego wytatuowanego mężczyznę, który miał taką przestępczą trochę przeszłość i kogoś jeszcze. I pamiętam, że tak się na tym wzruszyłam, popłakałam się i sobie myślę tak, Panie Boże,
daj sobie spokój ze mną, zajmij się tymi ludźmi, oni tutaj naprawdę mają problemy. Bo w zasadzie ja tylko tu przyjechałam ze złamanym sercem. No i później... Zawsze się wzruszam, kiedy o tym mówię. Zaczęła się ta część uzdrowienia, uwolnienia. I tak jak wstydziłam się tych rąk złapać, modlić się, to Duch Święty przyszedł do mnie w taki sposób, że dosłownie mi te ręce tak rozłożył. Miałam je zabetonowane, miałam takie prądy mi przechodziły, jak coś się jak paralizatorem albo jak odkurzaczem i nie mogłam ich ruszyć, bardzo płakałam. I wtedy zobaczyłam Matkę Bożą. Ja nie wiedziałam w ogóle, co to jest za Matka Boża. Później się zainteresowałam tym, bo myślałam, że to jakieś wymysły, jakieś nie wiadomo co, ale miałam dwa razy takie, dokładnie ten sam obraz. I była to Matka Boża Ostrobramska, przed którą ja stałam, moja córka i tata. I przyjeżdżałam tutaj, po tym pierwszym doświadczeniu, jak wróciłam do domu, mówię, Boże, co mi się przydarzyło, co tu chodzi, ja tego nie rozumiem. Ja po prostu tego nie rozumiałam, aczkolwiek po całym spotkaniu, kiedy wyszłam z nabożeństwa, ja byłam w najgorszym utrapieniu mego życia, a czułam się tak szczęśliwa, że tego się nie da opisać. Pojechaliśmy później od Częstochowy na Jasną Górę i ja po prostu czułam się, że jestem w odpowiednim miejscu, u matki w domu. I chciałam zrozumieć tą całą sytuację i po miesiącu przyjechałam znowu i powtarzałam to. I ja chciałam, tu nie będę przedłużać, bo nie chcę tutaj tego czasu tutaj cennego też marnować i chciałam jeszcze dołączyć świadectwo mojego taty, ale może to kiedy indziej. Jak dostał też tutaj nawrócił się i dostał uzdrowienie z raka, jest to możliwe, ale bardziej w sercu niż to leży mi to, że mam do tych wszystkich osób tutaj, które przyjeżdżają, niezrozumienie. Dlaczego? Weszłam ostatnio na stronę ojca Daniela i zobaczyłam, że polubień tej strony jest ponad 100 tysięcy, a ostatnich petycji napisanej zaledwie 3 tysiące. Ja się zastanawiam, tak mi serce po prostu boli, bo jak przyjeżdżałam na halę, miesiąc w miesiąc i stałam w tej kolejce, ojciec Daniel cierpliwie do tych wszystkich osób podchodził, nigdy nie wątpił, nigdy nie pokazywał zmęczenia. Gdzie są te 97 tysięcy osób, które by chciały obronić to miejsce, tego kapłana? Ja wiem, że ludzie czasami boimy się, mamy jakieś opory, no ale sami przyjeżdżaliście, widzieliście, co się dzieje, tyle osób tutaj doświadcza różnych łask. Dlaczego się boicie? Dlaczego tego nie zrobicie? Dlaczego myślicie, że ktoś za was to zrobi? Nie, to my musimy walczyć o tego przyjaciela, no bo jeżeli nie dbamy o tego przyjaciela, to nie będziemy dbali o męża, żonę i innych przyjaciół. Takie jest moje zdanie, że to powinniśmy naszym człowieczeństwem, bohaterstwem i właśnie tym chrześcijaństwem dojrzałym się wykazać, a nie uciekać. Ja rozumiem, że modlitwa, okej, ale też czyny. Takie jest moje zdanie i zachęcam wszystkich do walki. Szczęść Boże, na imię Karol przyjechałem z Podlasia, z parafii Matki Boskiej, wspomożycielki Zruszonego Stoku. Pierwszy raz przywiózł tu mnie 7 lat temu mój kolega. Byłem chory na nowotwór. Nie dałem rady nawet tu wejść. Tu wolontariusze, obsługa w jakiśkolwiek sposób. Było tutaj tak ciasno, że staliśmy aż tam daleko, daleko. Kolega poprosił, żeby mnie tu ktoś przywiózł do wózku. Przywieźli mnie tu. Koło tego filara z drugiej strony siedziałem na wózku. Po całej mszy podszedł ojciec Daniel. I powiedział, żebym wstał. Gdzie już 2 tygodnie nie dałem rady chodzić. Wstałem. Od tamtej pory wyniki się zaczęły poprawiać. Miesiąc później
leżąc w Warszawie w klinice na chemioterapii, słuchałem, jak ojciec Daniel modli się za młodego mężczyznę, który ma żonę, trójkę dzieci, ma nowotwór pod lewym kolanem i od tej chwili, gdy tego ten mężczyzna wysłucha, wszystko będzie dobrze. Od tamtej pory wszystkie wyniki poprawiły się, wszystko zaczęło znikać, zanikać, a dość słynny, że tak powiem, profesor Rutkowski do tej pory pisze na mój temat jakiś tam referat i nie wie, w jaki sposób to się dzieje. Więc wielkie Bóg zapłać. Chwała Panu. Jeszcze raz brawo naszego brata. Także słyszeliśmy piękne świadectwo naszego brata o właśnie mocy, miłości, miłosierdzia Pana Jezusa i o tym, że właśnie wspólna modlitwa braci, sióstr na spotkaniach, na mszy świętej, tutaj też, właśnie tutaj szczególnie pokazuje, jaki Bóg jest dobry, jak bardzo nas słucha, jak bardzo właśnie okazuje swoje cuda. I nasz brat, widać, jest takim widocznym, pięknym znakiem tego właśnie, co Bóg może dla nas uczynić i będzie czynił. Także dla mnie osobiście też jest to takie wzruszające, piękne i mówiące o tym, że nie ma rzeczy niemożliwych. Dla Boga jest wszystko możliwe. Amen. Miłość i miłosierdzie. Powiem, że jestem bardzo zestresowana. To jest mój pierwszy raz opowiadać o tym, co Jezus zrobił dla mnie publicznie. Przyjechałam tutaj z Budapesztu, z Węgier, ale brałam udział w modlitwach przez internet parokrotnie i przez mniej więcej 5 razy doświadczałam miłość Boga. Ale o 2 dzisiaj chciałabym wspomnieć. Ostatnie 1,5 roku dla mnie naprawdę były wyjątkowe. Chciałabym wam powiedzieć, że możemy poczuć miłość Boga na co dzień. Możemy mieć z Nim relacje, o czym ja wcześniej nie sądziłam, że to jest możliwe. Przez 1,5 roku Bóg cały czas zalewał mnie łaskami, mniejszymi, większymi cudami. I nie jestem w stanie ich wszystkich opisać, ale naprawdę to, co Bóg daje mi, jest wręcz nie do opisania. To są rzeczy nadprzyrodzone. Wielokrotnie czułam miłość Boga w sercu, tak ogromną, że nie byłam w stanie tego udźwignąć. Aż prosiłam Boga, żeby trochę mi tej miłości dał mniej, ponieważ po ludzku moje serce wręcz eksploduje. Dlatego jestem wręcz pewna, że większość z nas nawet nie jest świadomych, jak bardzo Bóg was kocha. Ale nie zawsze tak było kolorowo, ponieważ 10 lat temu, mimo że byłam wierząca, ale nie praktykująca, zupełnie przez przypadek trafiłam na YouTubie na modlitwę ojca Daniela. I z mojej ciekawości włączyłam ją, żeby sobie posłuchać. To była noc. Na słuchawkach, kiedy wszyscy spali. Jezus uwolnił mnie od czegoś. Niestety nie pamiętam szczegółów, ale pamiętam wyraźnie, że przez 3 dni czułam znowuż tak ogromną miłość Boga. Nie mogłam się skupić na niczym, ani na pracy, ani na jedzeniu. Myślałam tylko o Jezusie i o tej miłości, jaka jest wielka, ogromna i przeżywa moje serce. Ale po tych 3 dniach wróciłam do stałego życia, czyli wierząca, ale nie praktykująca.
2 lata temu niestety weszłam w okultyzm, nie wiedząc wtedy, co to jest. Niestety diabeł zniewolił mnie i bardzo szybko upomniał się o swoją nagrodę, bo już pół roku później chciałam popełnić samobójstwo. Pokazywał mi, jak spadam z balkonu. I na ten moment, przez to, że jestem niewierząca, w ogóle nie myślę o tym, żeby zgłosić się do Jezusa z tym problemem. Ale Duch Święty stawił na mojej drodze osobę, która przypomniała mi o tej modlitwie, którą około 10 lat temu wysłuchałam, gdzie Jezus to moje ogromne, tą wielką miłość wzbudził w moim sercu. I tego samego dnia, kiedy już znowu wszyscy spali, znowu na słuchawkach, dosłownie tą samą modlitwę, uwolnienie i uzdrowienia, słucham sobie. Nie minęło 20... Aha, jeszcze muszę powiedzieć ważną rzecz, że kiedy miałam te myśli samobójcze, ja po ludzku nie wiedziałam, dlaczego tak się dzieje, ponieważ mam dobrą rodzinę, super rodzinę, zarabiam okej, mam dobrych znajomych, tak po ludzku po prostu nie ma powodu, dla którego mogłabym mieć myśli depresyjne i samobójcze. Także pewnego dnia ktoś mi przypomniał o tej modlitwie. Tego samego dnia słucham, nie minęło 20 minut, jestem nowym człowiekiem. Więc od dzisiaj w styczniu obchodzę swoje drugie urodziny, bo jestem urodzona na nowo. Jezus uwolnił mnie od ducha śmierci, od zniewolenia i od ducha śmierci. Chwilę później zdecydowałam, że moim celem życiowym jest zbawienie. I od tego właśnie momentu, te półtora roku cudownej podróży z Bogiem trwa. A w międzyczasie chciałabym jeszcze wspomnieć o moim spotkaniu z Maryją. Co prawda nie widziałam jej, ale pewnego dnia, kiedy słuchałam sobie modlitwy o Maryi, moja dusza zaczęła płakać i łzy pojawiły mi się na twarzy. Z kolei mój mózg nie wiedział, dlaczego ja płaczę, skoro nie wiem, czy to feromony, czy co wywołuje w nas łzy, ale moja dusza wiedziała, że ona tu jest. I zaczęłam właśnie płakać, przepraszając je, że wcześniej nie zwróciłam na nią uwagę i nie czciłam jej zgodnością. I dlaczego wiem, że ona przyszła? Poczułam zapach, przecudowny zapach lawendy przy zamkniętych oknach w moim salonie. I od tego dnia jestem uwolniona od grzechu cielesnego, od którego byłam zniewolona przez 20 lat. Myślałam, że ten grzech jest... Myślałam, że to coś, to cielesne, to jest jakby część nas, że Bóg nas takim stworzył, że jeżeli nas ucho swędzi, no to przecież się podrapiemy. I tutaj bardzo wymownie Maryja wyprowadziła mnie z tego błędu, no bo od tego dnia jestem od tego grzechu uwolniona. Chwała Panu i chwała Maryi. Także również Ci dziękujemy za to piękne świadectwo młodej osoby, młodej niewiasty, która pragnie od tej pory służyć tylko Panu Bogu. I widać, że bardzo ważne jest właśnie, żeby też ten przekaz przez internet szedł dla wszystkich, że wszystkie osoby, które szukają, mogą trafić właśnie również na te nagrania, na te modlitwy, że one są żywe, że one są nagrane, to nie znaczy, że one są już przez właśnie jakoś tak już nieaktualne, ale że dalej przez taką modlitwę może Pan Jezus dotknąć daną osobę, jej serce poruszyć, uzdrowić,
Dlatego właśnie przy okazji tutaj też tego świadectwa zachęcam, żebyście słuchali i innym pomagali, żeby przekazywać, że jest taka możliwość, że można posłuchać czy na transmisji na żywo, czy właśnie nagrań. Wiele jest pięknych modlitw, wiele jest świadectw, właśnie te świadectw, żeby innym przekazywać, żeby nie posłuchali w tym zalewie zła, takich gorszących różnych wypowiedzi, filmów, to są perełki takie. Właśnie te nagrania, te świadectwa, te modlitwy, aż dlatego trzeba o te perełki dbać, czyli właśnie słuchać innym, przekazywać, żeby wiele serc poznało Pana Jezusa, jak tutaj właśnie nasza siostra wspomniała, że ona kocha Pana Jezusa, chce być dla Niego. Ona wie, że teraz właśnie to, co jest też piękne, właśnie bardzo ważne w naszym życiu wiary, czyli cel jest zbawienie. W Bogu chce być z Bogiem. Teraz i zawsze chce być z Bogiem. I to jest jeden z najważniejszych owoców nawrócenia, czyli to właśnie. Inne cele są podporządkowane temu. Najważniejszy cel zbawienie. Tak żyć, żeby było zbawienie, żeby być w niebie. Więc kolejny etap, uważam, naszego wzrostu, naszego wędrowania ku niebu przez to spotkanie już mamy ze sobą, a jeszcze piękniejsze, jeszcze ciekawsze, które też siostra nasza powiedziała, czyli taka przygoda z Panem czeka nas jeszcze większe, jak powiedział Pan Jezus, nie, że kto wierzy w Niego, to jeszcze większe rzeczy uczyni, to jeszcze większe rzeczy doświadczy. I powiedział też Natanaela, do Bartłomieja, zobaczysz jeszcze więcej niż to. I zobaczymy jeszcze więcej niż to. I doświadczymy jeszcze więcej niż to, co doświadczamy.